Zbudowałem dom bez pozwolenia, ale dom w miejscu, w którym można zbudować, tylko że niedopełnione formalności. Mówiłem, że przez rok pracował w Urzędzie Ochrony Zabytków Publicznych. To jest najraczej rzecz patologiczna, kiedy sędziowie podważają moc prawną konstytucji, czy inaczej łamią konstytucję, najwyższe prawo polskie. Jest to niewiarygodne, ale tak jest. I przedstawiłem przed sądem dowód na to. Przedstawiłem dowód. Ten dowód został potraktowany tak, jakby go nie było wcale. Konstytucję mamy dopiero od 15 lat, a system prawny PRL-owski od tam kilkudziesięciu lat. I sędziowie nie zdali sobie sprawy z tego, że no konstytucja, przepisy konstytucyjne są nadrzędne i omijają szczególnie artykuł 8, który mówi, konstytucję stosuje się bezpośrednio. Istota wolności, artykuł 31 punkt 3. Czy kiedykolwiek panie słyszały, że w Polsce przed sądem były poruszane? W szerokim rozumieniu. Ale ja w swojej praktyce nie miałam. Nie. Ani zarzutów bardzo. A czy artykuł 8 przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio kiedykolwiek? Postrzegamy się, oczywiście. Nikt nie nawiązuje dyskusji, nie mówi dlaczego ja nie mam racji. Każdy wstydliwie spuszcza wzrok, a konstytucja nie istnieje, albo konstytucja jest jakąś tam gwiazdą niedostępną, a my, sędziowie, kierujemy się tylko przepisami. Kiedyś w Dawie zrobiliśmy flagę, wiesz? Czyli rastamańskie kolory i dodaliśmy do czerwonego kolor biały, czyli biało, czerwono, żółto, zielony. Z tą flagą powieszoną na klawiszach. Sprawa ze skargi Enzo Spromet. I wiesz, i poszliśmy z tym do telewizji. Na taki program, na który byliśmy zaproszeni, musieliśmy tam wziąć udział, ale bardzo nie chcieliśmy, bo to był odciąg. Wywiesiliśmy tam flagę i ludzie w telewizji natychmiast zwariowali, zaczęli się bać i nas wyrzucili ze studia z powodu flagi. Zielona, adwokacka, niebieska, radcowska. A prokuratorzy jaka ma? Czerwona. Groźny kawał. Będziemy się my sądzić teraz. Ze skargi parafii prawosławnej, poproszę. W 1978 roku konstytucja PRL-owska. PRL-owska była konstytucja też. Przewidywała prawa człowieka, bo swobodne uczestnictwo wypowiedzi w zgromadzeniach, w szczególności w pochodzie pierwszomajowym. To dosyć ładne było napisane na papierze. Ładnie było napisane. A nie istnieje coś takiego jak wewnętrzny sąd koleżeński, sąd etyczny, nie wiem. Każdy sędzia podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, ale ja nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo reprezentuję stronę przeciwną. Pan Waldemar Wyska. Pan Waldemar Wyska. Pan Waldemar Wyska. Pani Elena Sadorowicz-Deszka nie stawiła się? Nie. Sąd widzi, że nie. Pan mecenas reprezentuje Radę Miasta. Radę W imieniu Rady Miasta chodzi o mnie radca prawny Janusz Mazurek. Mimo oddalenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeznaczenie sąd administracyjny, złożyłem wniosek o wyłączenie mnie z udziału w postępowaniu rozpoznawania
skargi? Sędzia miał wcześniej bardzo dużo okazji, żeby odsunąć się od tej sprawy. Nie zrobił tego. Sprawa trafiła do sądu naczelnego i sąd naczelny sprawę zamiótł pod dywan. Nie uwzględnił takiego zarzutu, że ci sędziowie nie powinni rozstrzygać. Mimo orzeczenia, postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydającego zażalenie, doszedłem do wniosku, że jednak z uwagi na dobro i sprawiedliwości podnoszone tu ustami zarzuty braku mojej bezstronności, no uznałem za konieczne jednak złożenie takiego wniosku o wyłączenie. Także za dzisiejszą obecność bardzo Państwu kochanemu dziękuję. W tej chwili jestem zaskoczony tym wyrokiem. Sprawa się dalej nie posunęła. Trwa już 7 lat. Do widzenia. Do widzenia panu. Zadaję ciągle pytanie. Jak to jest? Przecież na podstawie artykułu 7 sędziowie muszą działać na podstawie i w ramach prawa. A przecież konstytucja jest też prawem, mało tego, jest prawem najwyższym. A sędziowie stosują się do tego, jak byli nauczeni na uniwersytecie. Taka była odpowiedź, jedna z najcenniejszych, najistotniejszych. Że to nie wynika z przepisów prawa, tylko wynika ze studiów prawniczych. Ja nie do wytrzymania.